Witam na napisach końcowych i dzisiaj porozmawiamy sobie o informacji, która uderzyła w nas dosyć mocno, szczególnie we mnie, ponieważ gruchnęła informacja, że Sony ze swoją platformą streamingową, bo mamy oczywiście wojnę streamingową coraz bardziej nasilającą się, gdzie każda platforma próbuje zgarnąć dla siebie jakichś znanych twórców, i Sony zgarnęło Phila Lloyda i Chrisa Millera, czyli autorów odpowiedzialnych między innymi za takie hity jak 21 Jump Street, 22 Jump Street, czy ostatnio Oscarowkę z Spider-Man Universe. Po drodze jeszcze zrobili Into the Spider-Man. Film, który co prawda się nie sprzedały, tak. Ale kto by pomyślał, że można zrobić naprawdę dobrze przyjęte filmy ale były o klockach. Ale były znakomite, jeśli chodzi o poziom. Tak samo na przykład bardzo do dzisiaj niedoceniona animacja, czyli Klopiki i inne zjawiska pogodowe. Dwie części fantastycznej animacji, która była mega pomysłowa, no niestety gdzieś tam zniknęła za plecami Pixara, ale warto sobie przypomnieć. I podpisali właśnie Sony umowę w tej chwili na 5 lat, przenieśli się, zostali podkupieni z Foxa, która opiewa na 9-cyfrową sumę i mają tworzyć projekty związane właśnie ze Spider-Manem i z postaciami powiązanymi ze Spider-Manem. Nie wiem jeszcze dokładnie, czy to chodzi o rzeczy animowane, bo mają być te projekty, mają wykorzystywać na przykład postacie związane ze Spider-Verse, ale też pojawiają się już informacje, że mają być w jakiś sposób powiązane z innymi filmami z tego uniwersum w Sony ze Spider-Manem, czyli coś tam z Morbiusem, coś tam z Venomem. I jak się na to zapatrujesz? Ja o tyle, co kompletnie nie widzę seriali powiązanych z Venomem i Morbiusem, bo jakby to już i tak są Morbius i Venom to i tak już jest ogryzki właśnie do Spider-Mana. Nie robimy Spider-Mana, bo tam fajny mamy deal z Marvelem. Wiesz, czego oni te uniwersum budują jednak, Sony, nie? To, co im zostało... I mamy te ogryzki, którymi są Venom i Morbius. No, z nich już nie ma ogryzków. Jakby zrobimy o Riocie? Znaczy, no też już mówmy się, jak źle wyglądały te symbionty w samym filmie w wielu scenach. Przy budżecie serialowym nawet nie ma o czym mówić. Morbius tak samo, no już dalej nie pójdziesz za bardzo, to już nie ma wiele więcej. Więc tu bym tego nie widział kompletnie. Nawet przy takich dwóch zdolnych gościach jak Lord i Miller. Szczególnie, że oni jednak idą w stronę komediową. Nie? Tak, oni są świetni w komedii. Najlepsi. I nie widzę na przykład Morbiusa w tym stylu, albo coś powiązane z Morbiusem. Plus, no, znaczy oni są dobrzy w tej komedii też, która potrafi z ciebie i łzy wycisnąć w razie czego. Wiadomo, wszystkie wspomniane przed chwilą filmy. Więc no tutaj nie widzę tego. Natomiast już jeśli przejdziemy do spraw animowanych i powiązanych ze Spider-Verse, tu mają po prostu pole do popisu. Ej, serial o Spider-Man Noir na przykład? Wiesz, że Nick Cage tam nie ma dla wielu ofert dzisiaj pracy, żeby... Jakby mu powiedzieli, że ma by podkładać głos pod postać od w całym razu serialu, to on by to wziął z pocałowaniem ręki. Może Spider-Ham? I jego przygody, w ogóle, i w tym momencie oni mogą używać wszystkich tych postaci, to jest najlepsze. Nie wiem, czy tutaj znacie uniwersum Spider-Ham, ale tam są na przykład te postacie typu Daredevil, King Pig, jest Fantastic Four i cztery koty, masz mój ulubiony Goose Rider, jest cała masa tego typu postaci i oni mają do nich prawa, oni mogą sobie spokojnie ich używać w tej animacji, bo to są postacie bezpośrednio powiązane ze Spider-Ham. Tak, są to te Captain America. I wiesz, że to są powiązane, to są z Marvelowymi, ale bezpośrednio pochodzą od Spider-Ham, do którego mają prawa. Więc w tym momencie zrobić tutaj coś, no to wiesz, że oni mogą tego robić i robić i robić, więc tak, animowane uniwersum wokół Spider-Verse serialowe, proszę bardzo, i ci goście zrobili z tego cudo. Wierzę, że mogą odbić w stronę tych innych alternatywnych wersji Spider-Mana, nie? Które, kurczę, pozostawiają taką fantastyczne tak pole dużo dla popisu. Wyobraź sobie, jak zrobią, wiesz, tą wersję ze Spider-Manem z anime, nie? Z tym, który ma robota. I wiesz, jak coś stylizowane... I stylizowane na anime, nie? To kurczę, to jest... A wiesz, że oni to mogą zrobić, oczywiście, bo oni uwielbiają takie zabawy, zabawy formą, treścią. I potem możesz spokojnie te postacie, i to jest o tyle dobre, że potem mógłbyś te postacie używać w takich rolach, jak wybyła Penny Parker, Spider-Ham czy Spider-Noir. Czyli wiesz, że oni nie muszą mieć swojego samego wątku bezpośrednio, oni są tylko po to, żeby pokazać, że jest tego więcej. Więc robimy Spider-Verse 2, wrzucamy tam nowe postacie i one mogą mieć spokojnie swoje seriale. Spider-Punk, Spider-Lady,
Lady of Spiders, czy jak ona tam się nazywała, nie pamiętam. Tam, tak, wiesz, może jakiś projekt jakiś horrorowy z tym Spider, jak on się nazywał? Man Spiders. Spiders-Man? Spider-Man, no, w każdym razie, tak, jak tak, ktoś ten, nie wie, no. Rój żywych pająków z jedną świadomością, która robi humanoidalną tak. postać. Tak, tak, i w kostiumie są zbite. Tak, zbite. Wyglądają jak postać Spider-Mana. Tak. Więc tutaj mają takie pole do popisu, że i mogą... I właśnie o to chodzi. O tyle, co przy Venomie, Morbiusie, czy nie zapomnimy o Silver and Black, tam już nie bardzo jest co używać. Tak, tutaj mają tyle praw, tyle postaci. I najlepsze jest to, że to zakładam, jeżeli jakieś postacie pojawiały się alternatywne wersje Doktora Strange'a, czy Hulka, czy kogoś, ale one były tylko i wyłącznie w kontekście któregoś pająków, kto wie, czy Sony nie może ich użyć w animacji. Może. Ciekawe też, jak no, nie wiem, jak wygląda dokładnie to ich porozumienie też z Marvelem. Jest ale ta, to było fajne, jakby mogli się tym pojawić. No jest to uniwersum na przykład Spider-Punka, gdzie, wiadomo, on jest Spider-Punk, jest Captain Anarchy, dalej jest to A, ale jako znaczy co innego. I jest, jak on się nazywał? Doktor Strange, ale to na zasadzie taki, jakby był DJ-em, czy raperem, czy coś takiego. I czy na przykład jest ten Hulk, który tam tylko się zmienia jak heavy metal. Jak musi założyć słuchawki i taki ostry metal włączyć i wtedy dopiero się zmienia w Hulka. No przecież i zrobić to... I najlepsze jest to, że Spider-Verse otworzyło też opcje animacji na różne style. Jakby Spider-Verse dopuściło, że w jednym filmie miałeś inaczej animowanego Milesa, inaczej animowanego Spider-Ham, inaczej animowanego Noira, inaczej animowaną Penny Parker. Więc teraz, tak jak była były te serie Animatrix na przykład, nie? Ale to były pojedyncze odcinki. Każdy był miał inny rodzaj animacji. Czy teraz ostatnio było to Love, Death and Robots, gdzie też każdy odcinek był inaczej wyglądał. Więc spokojnie możesz teraz też dawać całej masie animatorów pole do popisu i każdy z takich seriali mógłby wyglądać inaczej nawet. Tak, że mówimy jednak o naprawdę sporym budżecie, który dostali. Nie? Jak się tam pojawia już 900-cyfrowa suma, to kurczę, mogą naprawdę zainwestować w to i przygotować kilka różnych projektów, bo też oni nie pracują tylko, nie mają pracować tylko nad projektami, sami je robić, nie, tylko też mają nadzorować cały ten tak, świat. Staff writerski. Tak. Mają dobierać ludzi, a wiesz, że oni jednak będą uważać na to, żeby to byli porządni ten, bo oni sobie markę wyrabiają cały czas i na to będą uważać. Tu jeszcze wracając do tego, jak mówisz o tych Spider-Manach, ja bym na przykład ten projekt, który powraca jak bumerang cały czas, czyli Sable and Black, Silver and Black, właśnie zrobił w formie serialu animowanego, bo to by było najlepiej, gdzie by mogło grać, nie? Bo to ciężko, no, to jest projekt, który ciężko sprzedać na dużym ekranie, bo to nie ma tego, co na przykład Morbius, czyli wampir już nie bez sprzeda, powodu, nie? Przez lata były problemy ze zrobieniem filmu o Black Widow, dlatego, że była super bohaterka, ale to była super bohaterka bez mocy, tylko że Scarlett Johansson wyrobiła nazwę tej postaci, no sprzedaj film dzisiaj o dwóch bohaterkach, które są, jedna jest takim komandosem, a druga super złodziejem. No. W sensie, to nie jest atrakcyjne z punktu widzenia. Wiesz, ale to od razu, jak to słyszysz, to jest jakiś taki temat właśnie na komedię, nie? Coś takiego, która, wiesz, dwie charyzmatyczne postacie muszą sobie dogadać się, żeby razem współdziałać i w formie animacji dla mnie by to mogło naprawdę fajnie funkcjonować, bo brakuje takich dobrych teraz animowanych seriali właśnie. To prawda. W takim stylu, a wiemy, jak Netflix na przykład dobrze sobie radzi na poziomie seriali swoich, tych originals, które co chwila wychodzą i są naprawdę znakomite i Sony mogło naprawdę złapać Pana Boga za nogi, Phila i tego Lorda i Millera za nogi, nie? Bo oni są w tej chwili dla mnie najlepszym wyborem, jeśli chodzi o budowanie takiego świata. Już mówimy o gościach, którzy zrobili jeden z najoryginalniejszych animacji w ostatnich latach, plus jest Oscar za Spider-Man Into Spider-Verse. I to przez wielu uważany, w tym mnie, że powinien mieć przynajmniej nominację w głównej kategorii. No dokładnie, to był najlepszy film Marvela, lepszy niż Infinity War w zeszłym roku. To był jeden z najlepszych filmów, jeśli nie najlepszy film tamtego roku, a widziałem naprawdę sporo filmów w tamtym roku. I warto wspomnieć jeszcze, że jak podaje Hollywood Reporter, w tej umowie Lord i Miller będą mogli tworzyć i rozwijać własne comedy and drama project i również właśnie nadzorować te dodatkowe i tak dalej. Więc również Marvelowe rzeczy to swoją drogą, ale jeśli dobrze rozumiem,
oni też będą mogli swój własny, jeżeli ma jakiś passion project, swój własny, i jest napisane comedy and drama, no to jest to, w czym oni się oczywiście specjalizują. Kto wie, czy nie dostaniemy kolejnego super sitcomu jakiegoś, który... Bo umówmy się, że od dawna też nie było nic mocnego. Chyba ostatni taki, który ogarnął wszystkich, to był How I Met Your Mother, na dobrą sprawę? Czy był po drodze jeszcze jakiś taki prawdziwy sitcom? Nie mówię o tych w miarę powiązanych, gdzie gdzieś były elementy, ale taki naprawdę klasyczny sitcom, który był naprawdę tak wszechogarniający. To już trochę lat minęło. No bo też jednak streaming trochę zmienił ten rynek i już ciężko przygotować taki sitcom, który będzie tak popularny, bo już każdy w inny sposób ogląda tą telewizję, w inny sposób dobiera seriale, ale też zobaczyłbym dobry sitcom, taki, brakuje mi czegoś takiego, wiesz, co mogłeś sobie do obiadu odpalić jakiś odcinek. No dokładnie, czego nie było już od naprawdę dawna takiego, nie mówię, że nie ma dzisiaj sitcomów, oczywiście, że są i są bardzo dobre sitcomy i są sitcomy, które mają jakąś popularność, ale mówimy o tych takich bardzo wszechogarniających sitcomach. Takich jak był, nie wiem, w latach 90. było Steinfeld, byli Przyjaciele, później właśnie, to były takie, które wszyscy, którzy żyli w danym okresie, to oglądali, nie? A wiemy też, że Lord i Miller, kurczę, zrobili najlepsze odcinki Community, które też były fajną wariacją na temat sitcomu, no bo to była wariacja na temat sitcomu, bardzo zwariowana, i oni zrobili odcinki właśnie z tą grą w Paintballa, po których zresztą przez te odcinki Community dostali robotę w Marvelu, bo Kevin Feige, jak zobaczył te odcinki, to mówi tak, to są goście, którzy muszą następnego Kapitana Amerykę zrobić, co jest niesamowite. W sensie to nie był Lord i Miller, tylko to byli bracia Russo, którzy reżyserowali. Jezu, a ja mówię o bracie... Nie, dobrze mówisz, bo Lord i Miller byli, współpracowali przy tym, ale serial tak, jest braci Russo. Pomyliłem, tak. No, ale żebym pomylił, teraz będą się ze mnie śmiali w komentarzach. No, ale ej, bracia Russo i Lord i Miller to też są prawie bracia, więc niech będzie, że tak. Ta platforma, którą teraz robi Sony, nie? I wziął właśnie Lorda i Millera, ona może być dobrą odskocznią dla właśnie jakichś nowych twórców, których oni mogą wyszukać, i nowe nazwiska. Mam wielką nadzieję, że właśnie pozbierają nowe nazwiska i trochę wyczyszczą ten rynek przy tej wojnie streamingowej, bo jest teraz naprawdę wielka wojna streamingowa, bo ktoś cały czas kogoś podkupuje, się zmieniają, każdy chce mieć swoją dobrą platformę. Oczywiście. Bo wszyscy widzą, że nadchodzi też Disney ze swoim Disney+, Disney ma Hulu, i wszyscy widzą też, że kablówka się sypie i jeszcze dekada i kablówka będzie naprawdę tylko u najstarszego pokolenia. Tak, dokładnie. Jeszcze Netflix ładuje kupę kasy, robi tego Wiedźmina, przygotowuje swoje rzeczy cały czas. No to jest wielka, wielka wojna i mam nadzieję, że przy tym całym natężeniu wyskoczą jakieś nowe nazwiska showrunnerów, nowe nazwiska twórców, którzy będą zmieniać wygląd telewizji w najbliższych latach i w końcu, wiesz, troszkę posprzątany zostanie rynek tych Scottów, Bucków i innych takich, którzy wiesz, starych wyrobników, którzy... Czy Goyer i jego Krypton. Tak, którzy robią nijakie rzeczy, ale nie ma też dużego wyboru, więc jak ktoś chce, to bierze, wiesz, tego sprawdzonego, bo przecież on już tyle lat siedzi i robi, nie? A ja bym chciał, żeby to oznaczało napływ jakiejś świeżej krwi, a wiemy, że tych projektów jest teraz tyle, tych streamingów jest teraz tyle, że będą musieli w końcu iść w stronę nowych twórców. I tu mi się wydaje, że to może być naprawdę fajna rzecz, też powiązana z tym przejściem Lorda i Millera, którzy mają jednak dobierać, mają to nadzorować. Zastanawiam się jednak cały czas... Okej, bo pogadaliśmy o tych animacjach, obaj uważamy, że animacje to jest super pomysł, że oni zrobią, jeżeli będą, czy nawet nadzorować, czy bezpośrednio robić animacje, to w jakiej tam by wersji tego nie zrobili, super. Ale gdybyś miał jednak powiedzieć coś aktorskiego, bo jednak wiesz, że animacje mają specyficzne grono, a jak Sony jednak chce szeroko zakrojony sposób i chce jednak, no daje panom naprawdę fajne pieniądze, żeby działali, to pewnie coś aktorskiego by chcieli. Z jednej strony, tak jak mówimy, ich własna komedii, drama, czy coś takiego, ich nowy sitcom, ich nowy jakiś serial, obojętnie, nie? To niech robią. I to jest jedna rzecz, ale wiadomo, Marvel mają cały czas Sony te prawa, cały czas będą je mieli jeszcze przez bardzo, bardzo długi czas, i Marvel też jest zadowolony, widocznie, z układu, który mają obecnie. Gdybyś jednak musiał dać aktorski serial, mając na uwadze prawa, które już Sony ma, czy widzisz jakąkolwiek opcję, gdzie Lord i Miller, okej, panowie, dajemy wam dużo pieniędzy, ale musicie zrobić nam coś jednak aktorskiego?
Wiesz, ja bym tą znowu wrócę do tej Silvery Black, bo też to by działało jako właśnie serial aktorski. Brakuje mi takiego serialu, wiesz, gdzie mamy dwie silne postacie kobiece, które mają jakieś bantery, które muszą właśnie współpracować. I coś, co jest naprawdę komediowe, bo jak mówiliśmy, to nie da rady jako film pełnomaterażowy, żeby go dostosować i dla wszystkich. Nie sprzedasz tego komedia, po prostu. No tak, tak, ale jako komedia aktorska, kurczę, to no, tym bardziej, że fajne, bo to jest, robią za małą kasę będzie też. I mógłbyś spokojnie wtedy trochę przegiąć ich charaktery komiksowe i wziąć Silver Sable jako tą twardą, wojskową, bez poczucia humoru i tak dalej. No a Kat ma być tą uwodzicielską, tą taką tak, złodziejką. Tak, tak. Tą... I wiesz, i od razu ci wchodzi. I od razu masz taki... Ten... Tak, taka buddy comedy, nie? Dokładnie. Kubelska komedia. Oparta na przeciwieństwach. A wiesz, że oni by to zrobili dobrze. Tego typu rzeczy. Ja widzę jeszcze jeden projekt, bo znowu, coś co... I znowu musisz dodać do tego element komediowy. Nie wiem, czy pamiętasz, przez jakiś czas mówiło się o tym, że ma być jeszcze jeden film Sony o niesamowitej postaci The Night Watch. To jest postać, która była totalną zżyną ze Spawna w latach 90. I znowu wyobraź sobie, że przerabiasz to na modłę komediową. I robisz z tego gościa, który powstał w latach 90. jako zżyna Spawna. Więc robisz od razu całą bzdurę, która jest z nim powiązana. Więc to jakby się nową markę. Natomiast inna marka, którą już mogliby spokojnie zrobić, która jakoś się pojawiła, The Prowler. Masz postać, którą ustanowiono ci w serialu, ale robisz jego inną wersję, to nie musi być wujek Milesa, to nie musi być Uncle Aaron, ale to może być ten Prowler z głównego uniwersum, czyli Hobie Brown, który był kumplem Spidermana. Mają prawa do Spidermana. Może są w stanie dogadać się z Marvelem, a może nawet nie muszą dogadywać się z Marvelem, żeby zrobić gościnnego Spidermana w serialu. Kto wie, teraz w serialu Gotham pojawia się Batman na przykład, a w CW od dawna latał sobie Superman, ich własny. Więc jakby to zrobić... W Titans też będziemy mieli Batmana teraz. W Titans mamy kolejnego Batmana, Bruce'a Wayne'a, którego będzie grał zresztą ten, Jorah. Kapitan Friendzone będzie grał. No właśnie, więc wyobraź sobie teraz serię aktorską, gdzie głównym bohaterem jest Hobie Brown, który jest kumplem Petera Parkera i możesz spokojnie mieć gościnne występy z Petera Parkera, spokojnie możesz mieć jego jakieś tam, wiesz, akcje, ale skupić się na tym Prowlerze, tym genialnym wynalazcy, który może mógłby konkurować ze Starkiem, ale ma trochę inne priorytety w życiu i trochę, powiedzmy, miał z innych warstw społecznych pochodzi, więc powiedzmy miał przez to trochę trudniej i nie do końca mógł się tak wybić jak Stark, który miał super bogatego i sławnego ojca na przykład, nie? To bym widział i to w tym momencie już nie musi być aż tak komediowe. To może być dalej z zabarwieniem jakimś komediowym, bo oni udają dodać swoją komedię, ale umówmy się, w Spider-Verse miał też całą masę tego i drugiej części, tego dramatu, tego rodzinnego motywu i tak dalej. I wiesz, że oni też by sobie z tym poradzili. Tak, a w ogóle, wiesz co, było świetne, jakbyśmy mieli tego Parkera, jako Parkera, który na przykład jest współlokatorem Hobiego Browna. I wiesz, i wiemy, że to jest Peter Parker, to jest Spider-Man. Ale wiesz, to byłoby genialne. Znika, wiesz, ale to było super. Nie wiesz, musisz pokazywać tam znika go w ciągu dnia. Spider-Mana. Nie, ale w ogóle nie musisz go w ogóle wykazać jak jest Spider-Man. Wiem, że jest Spider-Man, są informacje o Spider-Manie, że coś tam uratował. I mamy tego Petera, który nagle muszę wyjść, muszę zniknąć, nie? I wiesz, my go znamy tylko jako Petera Parkera, nie widzimy go w ogóle w masce, nie? Jako tego gościa, i wiesz, i Prowler też znika na swoje rzeczy, nie? I oni się tak mijają, a obaj są zamaskowani, nie? Nie, to było genialne. I wiesz, że taki roommate, właśnie buddy comedy, wyświetny pisany. Mówię, nie do końca comedy, bo możesz mieć cały ten cały dramat jakby Hobiego, ale to, o czym mówisz, to jest po prostu najlepszy moment, jaki masz. Właśnie nie pokazujesz, masz tylko gazetę, albo w telewizji mówią, że Spider-Man kogoś uratował. Albo wiesz, zaczęła się odcinek od tego, że ten właśnie Prowler taki zrypany całkowicie, bo po walce ze Spider-Manem, który go tam gdzieś wraca do domu, a tam wiesz, Parker leży też taki zrypany i obaj wymyślają sobie, tak, i my jako jakieś, publiczność jakieś, wiemy to. Tak, co robiłeś, wiesz, na imprezie byłem, no ja też. Dodatkowa zmiana w noc, nadgodziny robiłem. Tak. No to byłoby zajebiste, dobre. Bo... I w ten sposób nie musisz w ogóle budżetu na Spidermana wrzucać praktycznie. Tak, i może łatwiej byłoby się dogadać, żeby wykorzystać Spidermana, jeśli go nie używasz w kostiumie. Tylko nie? Petera tylko, właściwie. Jako Parkera, no. To byłoby genialne. Nawet nie musiałbyś używać nazwiska Parker, bo mógłby powiedzieć, że to jest Peter. Nie? I nie, mógłby być Peter Parker, to nie byłoby problemu. No tak, ale oczywiście serio nazwałby się The Prowler.
bez żadnych wątpliwości. Nie, ja chciałbym zobaczyć Prawdę w takim serialu. No. Ej, ale mi brakuje takiego właśnie w czegoś w tym stylu, żeby... Bo jakby odbijając trochę od tego, cały czas mamy, nie ma żadnego fajnego właśnie takiego życiowego serialu superbohaterskiego. Nikt nigdy w to nie trafił. Ten taki sitcom, ale nie taki głupi, jak było to... Jak się nazywało to coś... Z tą Vanessą... Tam, gdzie grał Alan Tudyk, kuzyna Bruce'a Wayne'a. Ta Vanessa Hudgens tam grała, to było ten... Nie pamiętam, kto się... O tej gazecie, która tam... Nie, o firmie, która robiła... przechodniów, którzy mogą dostać w łeb, jak walczą superbohaterowie. Tak. Zupełnie zapomniałem. Też zapomniałem. Tak, i Alan Tudyk grał tego. Kuzyna Bruce'a Wayne'a grał. Bruce'a Wayne'a. Fatalne to było, bo chodzi o to, że oni poszli kompletnie w kamp. Masz na przykład Kleszcza, ja bardzo lubię Kleszcza i bardzo lubię The Tick, ale tam też to jest takie podkręcone w taki kamp. Nie widzisz, jak oni się na co dzień żyją, tylko tam jest ta intryga i tak dalej. Bardzo fajny serial, naprawdę, polecam The Tick, jest bardzo fajny amazonowy serial, bardzo humorystyczny, więc jakby ktoś mówił, że nie ma komedii superbohaterskich, to absolutnie nie jest komedia superbohaterska, ale by to nie do końca to. Ja mówię bardziej o właśnie tym takim elemencie... jakby to powiedzieć, do tego sitcomu trochę, sitcom superbohaterski, to jest coś, co może uderzyć. Jakbyś jeszcze wracał do też właśnie Prowlera, to jakbyś zrobić, że na przykład Hobby, który wiesz, był złoczyńcą, ale próbuje wiesz, zejść na dobrą drogę i nikt, wiesz, Spider-Man też mu nie ufa, wiesz, bo to był ten złoczyńca przez jakiś czas, nie, i nagle próbuje zmienić swoje postępowanie i żeby pokazać, jakie to jest trudne, jak się przebranżowić i zostać superbohaterem. I kurczę, to by było świeże. Ale nie zgłoszę tego Lordowi Millerowi. Właśnie tego też tak zachwycaliśmy się ideą o serialu o Hawkeye'u, który miał być oparty na ranie Matta Fractiona, bo właśnie to też byłby ten zwykły gość, który robi sobie grilla na dachu, który robi taki zwykły typek, który przy okazji ma te swoje superbohaterskie akcje jakby. I no niestety CW te seriale idą bardzo mocno w tą taką... Te życie poza superbohaterskie to i tak jest wszystko skierowane na tego superbohatera, nie? Jakby wszystko, co oni robią, ich jakaś praca to jest tylko po to, żeby, nie wiem, Flash pracuje na policji, żeby dowiadywać się o kolejnych zbrodniach superprzestępców i potem łapać ich jako Flash i to wszystko idzie w tą stronę. A jakby cały czas nikt nie ugryzł tego tematu, który jest tak tożsamy dla na przykład właśnie Spidermana, ale też przy okazji postaci wokół niego. Czyli, no nie, jakby to, że on... Tak, tej codzienności ich, nie? Takiej normalnej. Czyli to, że musi pomóc cioci, no i to nie dlatego, że przez to złapie lepiej przestępcę, tylko musi pomóc cioci. To, że Hobby Brown szuka pracy, to nie dlatego, że dzięki temu będzie mógł budować gadżety kolejne swoje, tylko no, musi za coś jeść. I tego typu rzeczy, więc... Jakby to, czy mówię, właśnie taki motyw z dwoma kumplami, którzy mieszkają razem i są superbohaterami. No kurde, myślę, że gdyby ktoś wreszcie zrozumiał formułę na sitcom superbohaterski, to w dzisiejszym okresie, kiedy jesteśmy przesyceni tym w kinie absolutnie, to myślę, że złapałby całkiem ładną widownię. Ale nie mamy jak tego zgłosić Lenowi Millerowi. A byśmy sobie z nim pogadali. Mamy, Jeff Lowe pogląda nasz serial, może on im zgłosi. Tak, to może on coś szepnie. No, a może kiedyś Loda i Millera zaprosimy do napisów końcowych. Chociaż nie wiem, czy zasłużyli. No, pod tym względem tylko jeszcze warto, oczywiście zobaczymy, jak wyjdą ci Offenders na Hulu, że nie mają nic wspólnego z Lordem Millerem, ale warto wspomnieć, że tam już będą animacje i ten taki buddy cop, mamy wrażenie, że może być pomiędzy Tigrą a Dazzler. Chyba tam będzie coś takiego i tam mogą pójść w tą stronę, więc kto wie, i to wiadomo, że będzie pierwsze, bo to już jest w produkcji, a to będzie później, więc kto wie, może to wypali i może coś ruszy. Pewnie też w tym serialu z Winter Soldierem i Falconem też będzie. Ale raczej myślę, że tam będzie to bardziej skupione na misji jakiejś. Jeżeli już, to bym powiedział... No tak, ale wiesz, wydaje mi się, że będą też blisko trzymali tego buddy klimatu. Szczerze, wiemy, ja to bardziej widzę w Hawkeye'u i wbrew pozorom w WandaVision, nie. Gdzie będziesz miał dosłownie o Scarlet Witch i Visionie, którzy, nie wiem, mieszkają razem. Tak, ale wiesz, ale to będzie inny typ i a wydaje mi się, że jednak Sam i Bucky mieli już zarysowany oczywiście, w, że tak. Civil War i wiesz, że to z tego wychodzi ogólnie cały projekt tego serialu. Ale czy wyobrażasz sobie, że naprawdę zobaczysz w nim, jak razem znowu idą po śliwki? Może nie, ale wiesz, nawet to, jak te misje będą wyglądać, to pewnie mocno się będzie opierało na tych tarciach, na tym, tak.
że nie zrobią z tego takiego full szpiegowskiego, z poważnego serialu, tylko będzie z przymrużeniem trochę oka. Ale to jednak jeszcze cały czas nie to, to nie jest ten codzienne życie, o którym mówimy. No nie. To tak jak mówiłeś, to będzie na pewno ucha okeja, jeśli pójdą w tą stronę Frakszyna, a na pewno pójdą. I może WandaVision. Ja absolutnie wyobrażam sobie, że w WandaVision zobaczysz, jak mogą mnie prowadzić normalne życie superpotężna Wanda, czymkolwiek ona jest, i Android, czy tam syntezoid, tak, który on jest. To może w ogóle Wanda i Vision może być najbardziej przystępnym serialem z tych wszystkich Marvelowych, tak mi się wydaje. Wiesz, może złapać największą publikę, nie? Bo to i romans, i super bohaterzenie. Tutaj się mogą pobawić. Więc może zataczając koło, no bo właśnie odeszliśmy trochę w tą stronę tych innych seriali, ale po to, żeby powiedzieć, że właśnie czekamy na zmianę, czekamy na to, właśnie Lord i Miller może będą tymi, którzy wprowadzą coś świeżego do seriali, bo tyle co w filmach widzimy cały czas, tutaj mieliśmy dopiero co wielki event, tam mamy jakieś dramę, tu mieliśmy Logana, tu mieliśmy tamto, no tak seriale wydaje mi się, że z grubsza no nie mają tego, nie miały takiego swojego hicioru na miarę, nie wiem, pierwszy sezon Daredevila może, czy trzeci to był ten moment, trzeci niestety już miał za mało widownię po tym, jak wszyscy uciekli po drodze. Pierwszy sezon Agents of S.H.I.E.L.D. to było to, kiedy się o tym mówiło jakby, wiadomo, te coroczne crossovery CW, nie? To są te głośne rzeczy. A poza tym uwielbiam Runaways, ale no to też nie jest coś, co jakoś by wybuchło mocno i wszyscy by o tym gadali, bo to też jest, rozumiem, czemu ktoś może nie lubić tego serialu, rozumiem, czemu ktoś mógł go nie kupić. Brakuje nam czegoś takiego mocnego jednak. Czegoś, co byłoby właśnie bardziej przystępne, nie? I też Lord i Miller to są takie naprawdę pierwsze od dawna nazwiska z najwyższej półki, które wbijają się w ten rynek streamingowy, serialowy. I to może być problem, bo tak jak wspominamy też te seriale Netflixa, które miały największą jakość, czyli pierwszy sezon na przykład Daredevila, to one też się wywodziły z, jeśli chodzi o showrunnerów i twórców, z tych konkretnych rzeczy telewizyjnych, bo to byli, wiesz, wszyscy kumple Jossa Whedona na przykład, którzy też, ten Steven DeKnight, czy Drew Goddard, którzy współpracowali z Whedonem przy Buffy, przy Angelu, i no to były konkretne, wiesz, wyrobione nazwiska, które były istotne w tej rewolucji serialowej z początku wieku. A właśnie Lord i Miller też wnoszą to zupełnie inne podejście do tworzenia. Ten ich proces twórczy jest zupełnie inny. I oni mogą naprawdę być tym game changerem, jeśli chodzi o ten rynek streamingowy. Bo no to teraz będzie wojna naprawdę. Już nie będzie takich, wiesz, wyprysków jak Krypton i teraz będzie no po prostu tak, na nie miejsca, bo jak jeśli teraz wiemy, jaka już kasa jest ładowana w te seriale, jaka ma być ładowana. Widzimy, dlaczego też tak chwieje się ta platforma DC pod względem seriali, gdzie tego ten swam film. Tak, gdzie oni dalej, wiesz, oni cały czas żyją jeszcze trochę. Robić te... Właśnie. Tak, oni dalej próbują za grosze robić, dalej próbują, wiesz, tych twórców dołączać, którzy no, nie mają za dużo do powiedzenia, ale te seriale po prostu żeby były, nie? Bo przecież ludzie zawsze oglądają. No, a to już nie są czasy, że jesteśmy wypuszczeni, bo nie ma żadnych seriali, to oglądajmy, wiesz, tylko Arrow jest, tylko Agenci S.H.I.E.L.D. i no nie mamy za dużego wyboru, żeby ten, nie? No nie, no teraz będzie taki wybór, jak Marvel wbije z tymi swoimi serialami, które naprawdę będą, to gruba kasa ładowana, które będą podłączone do MCU, co im, wiesz, już na starcie daje plus milion do oglądalności. Do tego te mniejsze, magiczne uniwersum, które się na Hulu zaczyna kroić. Do tego masz Amazon ze swoim, już ten serial o Władcy Pierścieni, to już tam coraz wyższe kwoty się podaje, jakie tam są w niego ładowane. Tak, tak. To już nie będzie miejsca, żeby po prostu sobie od tak seriala wyrzucić, że ej, mamy pomysł na Krypton, niech David Goyer zrobi serial o Kryptonie. Goyer zrobi. Tak, i to jest bardzo dobre, bo nie będziesz właśnie miejsca na takie przypadkowe rzeczy, które, wiesz, karmią nas tak, że po prostu bierzcie i jedzcie. Ale lubisz Supermana, nie? To mamy taki sens. Może to nie to o Supermanie, ale nic więcej nie dostaniesz. Przed Supermanem nic tam nie ma, co znasz, ale patrz, Krypton jest w tytule. To jest połączone z Supermanem. Dokładnie, to są tego typu właśnie, czy Gotham. Ja wiem, że Gotham ma całą masę swoich fanów, bo tam eksperymentowali przez lata z różnymi rzeczami, ale jednak, czy teraz czekaj, teraz będzie Pennyworth, przepraszam. Już nie będę mówił Gotham, bo nie oglądałem Gotham od tylu sezonów, że może głupio mi się wypowiadać, ale ten trailer, no Pennyworth, zróbmy serial o tym, jaki był młody Alfred. Wydaje mi się, że to są już takie ostatnie podrygi tego starego podejścia jakby, gdzie robimy wszystko, byleby było chociaż lekko zaczepione o jakiegoś tam bohatera, niewielkie pieniądze, ale może wzejdzie.
No. Nie, no teraz nadchodzi, wiesz, epoka serialowego Petera B. Parkera. No. Czekam bardzo właśnie na takie rzeczy. Zobaczymy, jak to będzie, ale no chcę, żeby wyobrażasz sobie, żeby w aktorskim serialu właśnie takim, o którym wspomnieliśmy, Jake Johnson grał Petera Parkera? No co, o matko, to było, wiesz, jeszcze z tym brzuszkiem takim, chodzący, zmęczony Spider-Man, mój Spider-Man. I wiesz, że to by był taki sitcom, który mógłbyś ciągnąć przez kilka dobrych sezonów pewnie. Jake Johnson jako Peter B. Parker aktorsko? Tak. Bez problemu. Gdzie w ogóle nawet nie musisz pokazywać, jak on tam, wiesz, Spider-Man, tylko nie. Właśnie pokazywać, tak jak mówiłem to z tym, z Prowlerem, pokazywać życie Parkera, nie pokazywać tego jego super bohaterskiego, że on tam coś się działo, ale pokazywać, co się dzieje, jak on wraca do domu po tym, nie? I możesz to robić jako prequel, nie? Jako motyw... Dla nim doszło do Spider-Verse. Tak. Czyli te jego lata, te złe lata, kiedy już rozwiódł się z Mary Jane i, prawda, i gdzieś tam jest między mieszkaniami, więc na chwilę akurat trafił tutaj. No to będziemy kończyć i czekamy na te zmiany, bo wiesz, najważniejsze, żeby już się pojawiły jakieś te projekty, bo mamy tego tyle zapowiedzianego i chciałbym, żeby już coś było, nie? Żeby chociaż, czy to Offenders, czy coś na tym Hulu ruszyło, żebym już coś zobaczył, coś, wiesz, w ruchu. Pierwszy będzie, na razie, tak. Może nie superhero, ale z tych dużych będzie Mandalorian. To będzie pierwszy wysokobudżetowy serial, który jeszcze w tym roku dostajemy. Nie? Tak, to będzie coś nowego. Tak. Bo czekaj, bo Bucky i Winter Soldier kiedy wychodzi? Nic nie zapowiedziano na ten rok. Jeszcze nic nie jest zapowiedziane. Nie, pewnie na San Diego Comic Con i D23 będziemy mieli dużo więcej szczegółów. Kto wie, czy jakieś trailery już nie dostaniemy, czy coś w tym rodzaju. Ale no wiemy, że jedyny serial, jaki w tym roku zawita z tej nowej fali, to będzie Mandalorian. No, więc chciałbym już coś w ruchu jednak zobaczyć, bo to na razie spekulacje, które się świetnie zapowiadają, ale no... Jednak jakieś materiały wideo, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądała ta epoka, wiesz, wysokobudżetowych seriali. No zobaczymy. Ale na razie ta sama informacja, że Lloyd i Miller mają te 5 lat, będą mieli z grubą kasą, żeby robić dla Sony rzeczy, no to może być naprawdę piękna epoka. No. Więc ja dziękuję Oskarowi tutaj za udział i sobie też podziękuję, bo też tutaj byłem. I widzimy się w kolejnych napisach końcowych. Dzięki za uwagę.